Proszę Państwa, ogromny sukces astronomów. Mamy braci w kosmosie. 40 lat świetlnych od Ziemi, mianowicie astronomowie znaleźli jakiegoś brązowego karła, wokół którego krążą cztery planety, na których temperatura jest zbliżona do temperatury na Ziemi. Czy z tego wynika? Co z tego wynika? Zaraz Państwu powiem. Również inna taka sensacja to jest lot kolejnych rakiet, statków na Marsa, które tam lądują, by szukać wody. Oczywiście na Marsie nie ma wody, bo Mars jest planetą pustynną. No ale może kiedyś była woda. No to co z tego? No, czy jeśli Państwo mają wodę w wiadrze, no to rzeczywiście jak długo ta woda stoi, to pojawiają się tam te jakieś zielone farfocle, czyli glony. Ale to nie jest samorództwo przecież, to te glony no tam wpadają do tej wody. Czy z tego, że znaleziono by na Marsie ślady wody sprzed miliardów lat, cokolwiek wynika? Ostatnio dowiedziałem się, nie pamiętam czy z internetu, czy z tej zakłamanej telewizorni, że z całą pewnością najlepszym kandydatem do znalezienia życia jest jakiś księżyc, chyba Saturna. No a czemu to? Ja jestem fizykiem, no i znam się na astronomii, jako astrofizyka. Czemu to się zainteresowałem? A, bo tam mogą być takie gejzery, w których gejzery z siarką chyba, w których temperatura i ta siarka może spowodować, że pewne dziwne postaci życia mogłyby tam się wyhodować. Następna rzecz. Od lat kilkudziesięciu było kilku takich jednocześnie gnostyków i antyteistów. Antyteista to jest taki, który walczy z Panem Bogiem, bo ateista powinien nie walczyć oficjalnie, tylko powinien się nie interesować w ogóle, kto go stworzył, skąd się wziął, skąd się wszechświat wziął, mniejsza z nimi. Natomiast ci antyteiści szukają głosu z kosmosu. To znaczy jest taki, ciągle jeszcze jest od tych 70, chyba 30 lat program SETI, poszukiwanie Extraterrestrial Intelligence, czyli inteligencji pozaziemskiej. Otóż ja się skupiłem, i to na stronie dakowski.pl mogą Państwo znaleźć, o matematyka, a logika ewolucjonistów, chyba tak się nazywa, na tym, jakie jest prawdopodobieństwo na przykład przypadkowej ewolucji chemikaliów. To znaczy, jeśli Państwo rozsypią różne sole, zasady, co tam jeszcze można, no jakieś takie proste związki chemiczne i zaczną w to uderzać na przykład iskrami elektrycznymi, czyli pioruny. Zaczynacie Państwo to mieszać, bo wiaterek na początku na Ziemi to mieszał tą wodę, która została zresztą nazwana zupa pierwotna, pierwotny bulion. Otóż lat temu już 70 było takich dwóch panów, jeden był profesor, a drugi jego student, Miller i Urey, który był profesorem, już nie pamiętam, to nie jest istotne, i oni spróbowali w laboratorium powtórzyć coś takiego, że w atmosferze tlenu najróżniejsze takie chemikalia w wodzie poddawali, a to działaniu wiatru, a to działaniu słońca, a to działaniu właśnie uderzeń elektrycznych, i udało im się znaleźć, że tam
pojawiły się jakiś chyba jakiś skomplikowany związek chemiczny. I wtedy powiedziano, o, to w takim razie z całą pewnością w ten sposób powstało życie. Mówię o życiu na Ziemi, na planecie. Później się co prawda okazało, że w tej atmosferze pierwotnej to nie była atmosfera taka z tlenem, tylko zupełnie odwrotna, czyli nie utleniająca, a zasadowa lub coś w tym rodzaju, która uniemożliwia jakiekolwiek takie reakcje złożone. Ale proszę Państwa, jeśli są jakiekolwiek związki chemiczne, to nie widać, nie ma żadnych praw fizyki, matematyki, biologii, chemii, o, chemii jeszcze, żeby te związki same łączyły się w związki o wiele bardziej skomplikowane i jeszcze bardziej skomplikowane. No to jest tak, jak dziecko stawia z klocków domek i mówi, kościół wielki zbudowałam, no to z tego kościoła, no to najwyżej może to się rozwalić. Ale nie ma możliwości, żeby to się utrwaliło. Czyli w ogóle propozycja, przypuszczenie takiej ewolucji chemikaliów doprowadzające do chemikaliów, które są zdolne, zbliżone do tego, co jest w komórce żywej, jest z punktu widzenia fizyki i chemii absurdem. To samo dotyczy również sprawy czasu. Bo jak wiemy, 100 lat temu to udowodniono, czas powstał, jak i przestrzeń, powstała 13,7 miliarda lat temu. Czyli to był tak zwany, najpierw żartobliwie nazwany Big Bang, czyli wielkie boom. I to się tak nazywa teraz Big Bang, wielki wybuch, w którym powstała przestrzeń i czas, taki nasz czas, i czas się zaczął te 13,7 miliarda lat temu. Nie można powiedzieć, i to jest udowodnione matematycznie w twierdzeniu Gödla, nie można powiedzieć o niczym, co było przed powstaniem czasu. W związku z tym to absurdalne, ale nachalne szukanie ludzików z Plejad, ludzików z Kryptonu lub czegoś w tym rodzaju jest antylogiczne, sprzeczne z logiką, sprzeczne z nauką. Czy można to nazwać science fiction? Nie, to można nazwać anti-science. Fiction tak, ale anti-science. Zwróćmy zresztą uwagę, że wszystkie te UFO, wszystkie te opowieści o ludzikach z Plejad, czy o ludzikach z Wenus, zielonych ludzikach i innych, czy o porywaniach kobiet w celach seksualnych przez te ludziki z UFO, one wszystkie są sprzeczne między sobą. Prawda może być tylko spójna. Prawda musi się między sobą, różne fakty się muszą zazębiać, a nie mogą być sprzeczne z sobą. Wracam teraz jeszcze do tego, ostatnio w książce, którą przygotowuję, o to, co najważniejsze, przypomniało mi się, że tam jest taka tabelka mówiąca o tym, jak różni uczeni podawali prawdopodobieństwa powstania prebiotyków, to znaczy chemikaliów, z których mogłoby ewentualnie powstać życie w sposób przypadkowy. Otóż te prawdopodobieństwa są nieporównanie mniejsze niż 10 do minus 120. Na przykład tam jest taka liczba zupełnie absurdalna, 10 do minus 10 do 10. Więc to jest ewidentnie równe 0. Otóż, kiedy na różnych konferencjach chciało mi się podawać tego, konferencjach związanych z, nie z biologią, tylko z ewolucjonizmem, podawać tego typu argumenty matematyczne, oni mi odpowiadali na dwa sposoby. Po pierwsze, panie profesorze,
Przecież doświadczenia Ureja i Millera wskazują, a już zapewniam pana, że za rok, dwa stworzymy życie. Powiedziała stara idiotka, pani super profesor przed laty chyba kilkunastu. I od tego czasu oczywiście żadnego życia, ani ona, bo nie była głupia, ale i inni naprawdę uczeni nie stworzyli. No ale to nie jest dowód. Dowodem jest raczej to, że matematycznie te prawdopodobieństwa stworzenia przypadkowego życia są zero. A tego poszukują tylko ci, którzy wierzą w nieistnienie Pana Boga. Otóż oni mówią, no jak to? Przecież na ziemi jest życie, prawda? Jest człowiek, który nazywa siebie Homo sapiens sapiens. Ja mówię tak, prawda. No nie bardzo on jest sapiens, czyli mądry, no ale zostawmy to. No to widzisz, no to na innych planetach też. I liczą ilość planet, na których może się pojawić również istota myśląca. Otóż błąd tych ludzi jest taki, że oni przyjmują, że życie na Ziemi, które jest, bo to jest dopiero faktem, samo się stworzyło, czyli prawdopodobieństwo samo kreacji życia jest jedynka, prawda, bo widzisz to na Ziemi. Natomiast matematyka i logika mówi zupełnie co innego. Prawdopodobieństwo samo kreacji życia, czy życia inteligentnego tym bardziej, jest zero. I tym się różnimy. Więc ci wszyscy, którzy walczą przeciwko jakiemukolwiek wyobrażeniu stwórcy, wydają miliardy na to, żeby kiedy wysyłali w kosmos, to chyba był, nie pamiętam jak to się nazywało, no jakiś taki rakiety, które wyleciały wreszcie poza Układ Słoneczny. Tam dali na stalowych tabliczkach obrazki jakiegoś gołego faceta i gołej dziewczyny i oni wskazywali, ci tego lasy, wskazywali rączkami, niby machali do tych innych we wszechświecie, a jednocześnie były tam tak zwane portki Pitagorasa, czyli twierdzenie Pitagorasa, które się popularnie nazywa właśnie portki Pitagorasa, Pitagorowe jesztany, jako dowód, że te dwie istoty są rozumne, bo rozumieją, że C kwadrat było się A kwadrat plus B kwadrat. I to wszystko ci idioci posłali w kosmos. Otóż prawdopodobieństwo, że ta kawał żelaza, kawał żelastwa do czegokolwiek trafi w kosmosie, jest wyliczalne, jest bliskie zero. Ale co ważniejsze, prawdopodobieństwo, że jakiekolwiek stwory żywe, a tym bardziej stwory inteligentne powstały w wszechświecie, też jest zero. A tymczasem ludzie wierzący, czyli rozsądni po prostu uczeni, mówią, wierzą, że objawienie Boże, które mówi, że stworzyłem Trójcę Święta na swój obraz i podobieństwo człowieka, czy wcześniej życie, bo to są ogromne cuda i tajemnice, to tylko stworzyłem, powiada Bóg, tu na ziemi. No i wpuściłem tych dwoje, Adama, a później jeszcze z psiego ogona, zdaje mi się, stworzył Ewę, wpuściłem ich do raju. Tylko co dla nas, co dla mnie jest przykre, Bóg Stwórca dał nam im, a my jesteśmy ich potomkami realnymi, dał nam wolną wolę. Otóż przez to, że ta kobitka, czyli Ewa, jednak dała się uwieść wężowi, szatanowi i zjadła z drzewa wiadomości dobrego i złego, to było złe wykorzystanie tej wolnej woli, którą ona miała. Bo musimy sobie zdać sprawę, że my mamy wolną wolę, ale wolna ona jest tylko wtedy,
kiedy skłania nas do dobrego, bo to jest sensowne. A spośród tych aniołów, których Bóg objawił, że jak stworzy człowieka, którzy wtedy mieli zupełnie wolną wolę, te ogromne ilości, które powiedziały non serviam, nie będę służył człowiekowi, bo ten człowiek, którego stworzysz, jest niższy ode mnie. Nie będę ci służył, Boże, w takim razie. One nie wybrały naprawdę dobrej woli, tylko one stworzyły piekło. Czyli, wracając do zielonych ludzików, czy do ludzików z Plejad, prawdopodobieństwo, że znajdziemy jakikolwiek kontakt, o którym tak się trąbi, że ach, już mamy kontakt z braćmi w kosmosie, jest zero. Bo z punktu widzenia naturalisty, czyli wierzącego w nieistnienie Pana Boga, to oczywiście